Cześć kochani, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale Daxamel Books. Ja nazywam się Daniel, jeśli jeszcze mnie znacie. I oczywiście na tym kanale będziemy gadać głównie o książkach. No i zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a lubicie temat książek, no to serdecznie zapraszam. Dzisiaj będzie taki update czytelniczy, co w tym miesiącu udało mi się przeczytać, tak? Z okazji Pride Month, na miesiąc dumy, głównie czytam takie książki tematyczne z reprezentacją osób LGBT. No i dzisiaj wam to wszystko zaprezentuję, ale ogólnie w tym miesiącu udało mi się przeczytać cztery książki z tego, co dobrze policzyłem. Nie jest to jakiś może duży wynik, jakiś wow, nie jest taki wynik, ale jak na to, że nie miałem też zbytnio czasu, bo też miałem inne rzeczy, miałem też praktyki jeszcze w tym miesiącu i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze teraz będę mieć kolejne miesiące będę mieć jeszcze kolejne praktyki. Ale ogólnie jeśli mówić o tym miesiącu, to i tak miałem na to, ile miałem czasu, to i tak w miarę dużo czytałem tych książek, cztery książki, tak powiedzmy. No i oczywiście tymi książkami to są tak, Heartstopper. Heartstopper pierwsza i druga część. Bardzo mi się podobała ta książka, ten cały komiks tak właściwie. Właściwie druga część, drugi tom mi się podobał bardziej od tego pierwszego, bo pierwszy był takim, można powiedzieć, wprowadzeniem. Jeśli nie czytaliście Heartstoppera, a wydaje mi się, że w sumie każdy prawie czytał Heartstoppera i nie trzeba o nim więcej wiele mówić. Każdy go zna, każdy gdzieś o nim słyszał, więc wydaje mi się, że o nim wiele mówić nie trzeba. To jest ogólnie taka historia, to jest taki komiks, ogólnie historia dwóch chłopaków, Nick i Charlie. Oni się poznają, zaprzyjaźniają i później na koniec końców zakochują, tak? Jeden z nich wie, czyli Charlie, o swojej orientacji, więc jest zgwałtowany i tak dalej, a drugi nie i dopiero on gdzieś odkrywa i poszukuje samego siebie. No i ogólnie o tym jest książka też pierwsza część, głównie o druga też w sumie, o takim poszukiwaniu swojej tożsamości, samego siebie. Oni też są w wieku właśnie takim młodzieńczy, 15-16 lat, więc to jest absolutnie normalne. I właśnie dużo osób też może się utożsamiać z tymi problemami dużo nastolatków i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna książka i warto ją przeczytać na pewno. Następną książką, która była ok, aczkolwiek się jakoś się nie podobała, i to była moja znikająca powła Brit Bennett. Książka była fajna, tematyka też była fajna, więc sama taka ogólnie zamysł, zarys fabuły, taka idea była fajna. Ale niekoniecznie sposób pisania mnie tak przekonywał. Dla mnie to było takie trochę takie nudne. Po prostu nudne i jakoś przebrnąłem przez tą książkę, ale no dla mnie nie była ciekawa, była taka po prostu trochę nudna, więc pod tym względem. Ale to nie znaczy, że wam się może nie spodobać. Wam się może spodobać, tak? To jest taka moja opinia, ja dałem 3,5. Nie mówiłem, że od razu właśnie we wcześniejszych filmikach i teraz też nie mówię, że to taka zła książka. Po prostu mi ten styl pisania i to wszystko nie przypadło po prostu do gustu. Sama historia mówi właśnie o takiej też segregacji rasowej, mówi też właśnie, że o tych bliźniaczkach, bo tam była Stera i Desire, dwie bliźniaczki, które są czarnoskóre, ale one są na tyle jasnej, że tak powiem, karnacji, jasne odcień skóry mają, że mogą udawać osobę białą. I jedna z nich właśnie próbuje udawać białą, próbuje wykreować właśnie taką nową tożsamość, później się oddziela od swojego społeczeństwa, od tego community czarnoskórych osób, od swojej rodziny i w ogóle od wszystkich i próbuje właśnie udawać białą osobę, kimś, kim nie jest. I rzeczywiście w tej książce też mam pokazane, czy naprawdę jeśli w coś wierzymy i chcemy wykreować taką swoją tożsamość, to rzeczywiście taką postacią, taką osobą stajemy tym, kim chcemy, kim kreujemy się, żeby być. Czy to społeczeństwo z góry mówi nam, kim jesteśmy i nie mamy na to żadnego wpływu. Więc pod tym względem książka jest ciekawa, też porusza takie problemy nietolerancji do osób czarnoskórych i tak dalej, właśnie ta segregacja rasowa, więc pod tym względem zamysł jest fajny i pod tym względem było ciekawe, przynajmniej jak czytam opis, to wydawało się, że takie, o, może być ciekawe. I oczywiście sam taki zamysł był, aczkolwiek tak mówię, styl pisania taki był, no dajmy taki, no jakoś do mnie nie przemawiał, był taki nudny, taki monotonny i to absolutnie do mnie nie przemawiało, ale nie znaczy, że sama książka była jakaś tragiczna czy zła. Ja dam 3,5. Była dla mnie po prostu ok. Wydaje mi się, że tą książkę dość szybko zapomnę, nie utkwi mi w pamięci, nie była jakaś szczególna, więc to było ogólnie tyle. I przechodząc do następnej książki, którą po prostu pokochałam i na razie jest najlepsza,
z tych wszystkich. Więc znaczy w ogóle, jeśli chodzi z tych książek, to spodobało mi się Heartstopper i ta, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Spodobały właśnie mi te dwie książki, chociaż Heartstopowi dałem 4,5, dałem 4,5 pierwszej i drugiej części, a tutaj dałem pierwszy raz w życiu w ogóle z jakichkolwiek książek, bo ja w ogóle zacząłem czytać w tym roku. Jeśli każdy wie, właśnie zacząłem tę przygodę z czym tam w tym roku. No i dałem tej książce aż 5 gwiazdek. Sam byłem zaskoczony, bo ja w ogóle nie znałem kompletnie tej książki. Ja podchodziłem do niej, że po prostu widziałem, że tam jest jakiś wątek LGBT, no i tyle, tak? A okazało się, że ta książka jest mega świetna i naprawdę wiem, że zaraz się powtarzam, ale polecam ją każdemu, bo ta książka jest naprawdę świetna. Ta książka właśnie opowiada o Evelyn Hugo, czyli to jest taka aktorka znana w Hollywood w dawnych czasach. I oczywiście ona miała tych 7 mężów i poznajemy tych 7 mężów, historię, czy dlaczego w ogóle miała aż tylu mężów, czy którego z nich naprawdę kochała, jak to wszystko wyglądało, poznajemy właśnie historię i dowiadujemy się właśnie też, że ona używała swoich też mężów niektórych, żeby się po prostu wybić, żeby z nim się pokazać, jako trampoliny do sukcesu, do sławy, do aktorstwa, bo dzięki nim mogła zabłysnąć i mogła być właśnie tą gwiazdą, więc niektórzy umożliwili jej właśnie to, kim się po prostu stała, tak? Więc to była ciekawa historia, naprawdę. Oczywiście mamy podzielone jakby takie dwie akcje, tak? Bo tutaj jest też dziennikarka Monique, która właśnie przychodzi do niej i ona pisze tą bibliografię, pisze o niej książkę. I ta Evelyn Hugo, która mówi właśnie tą historię, tak? Jak to wszystko wyglądało, historię ich właśnie mężów i tak dalej. Kogo kochała, a kogo nie kochała, z kim udawała tylko. Że się kocha i tak dalej. Oczywiście dla Evelyn Hugo nie było nic bardziej ważnego niż sława, pieniądze, zagranie w dobrych filmach i bycie najlepszą aktorką, zdobycie Oscarów, być tą uwielbianą. I rzeczywiście ona taka była, tak? Ona wiedziała, jak osiągnąć sławę każdym kosztem, nawet swoim kosztem i jakby ona dużo od siebie dawała. Można powiedzieć, że to była ta kobieta, która wiedziała, czego chce, ale też dużo straciła i ona wiedziała, że straciła, ale nawet tracąc te wszystkie rzeczy, może nie do końca była świadoma jeszcze wtedy, szła dalej i jakby wiedziała, że trudno, straciłam to czy tamto, ale nie pozwolę, żeby moja kariera na tym utraciła. I była właśnie taką osobą zdeterminowaną, która wiedziała, czego chce. Później mi się wydaje, że ona tego żałowała. Dopiero później żałowała, ale niestety już było troszkę za późno i dowiedziała się, że ale to nie jest najważniejsze, żeby coraz być, żeby to być najpiękniejszą, najładniejszą, żeby mieć coraz Oscary, najlepsze, grać rolę w najlepszych filmach i tak dalej, tak dalej, bo kiedyś to się skończy, to jest takie krótkotrwałe, tak, że ona jest teraz piękna, młoda, ładna i może pokazywać się w tych filmach i być takim uwielbieniem, taką muzą dla wszystkich, tak, to się kiedyś skończy i ona też chyba nie do końca zdawała sobie z tego sprawę, bo myślała, że całe życie będzie właśnie w ten sposób w ten sposób kreować swoje życie i tak dalej, więc no historia jest troszeczkę, bym powiedział, że smutna, niektórzy mówią, że nie, ale ja bym powiedział, że trochę jest historia smutna, może powiedziałbym, to jest nie do końca taki spoiler, aczkolwiek powiedział, że końcówka też jest smutna i bardzo mnie tak jakoś tak ta końcówka dotknęła, mimo wszystko było mi smutno na końcu, takie już czułem takie rozdarcie i tak dalej, ale ogólnie książka fajna, tak, polecam każdemu ją przeczytać. Więc to nie było tyle w podsumowaniu tym czytelniczym. Tyle udało mi się przeczytać. Polecam właśnie tą książkę Siedmiu mężów Evelyn Hugo, bo jest naprawdę świetna, napisana przez Taylor Jenkins Reid. Naprawdę świetna książka. Cóż ty więcej mówić, po prostu musicie ją przeczytać. Musicie naprawdę, jeśli jej nie czytaliście. A jeśli czytaliście, to dajcie znać, co nie myślicie. Co myślicie o Heartstopperze i Mojej znikającej połowie. Więc może którą z tych czytaliście i macie odmienne zdanie niż ja i absolutnie jest ok, każdy może z nas mieć odmienne zdania, jednemu może się podobać, drugiemu może się nie podobać i to jest absolutnie ok, to jest absolutnie ok, więc to kochani byłoby tyle w tym odcinku, piszcie jakie wam się udało przeczytać książki w tym miesiącu z okazji Pride Month właśnie, a może właśnie nie czytaliście książki stricte takie z reprezentacją LGBT, osób LGBT, może po prostu czytaliście jakieś inne książki, więc pochwalcie się, jakie książki w tym miesiącu czytaliście, czy wam się udało jakieś książki przeczytać, bo wiem, że czasami jest mało czasu, żeby w ogóle cokolwiek czytać i mieć czas dla siebie. Więc piszcie w komentarzach, a ja się kochani z wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku.